Uważam, że jak jesteśmy na Burakowskiej, to nie możemy zacząć inaczej. Jak... O, Aha. już się boję, no, no. Cedek, <grych> przecież tam się na... narodził. Misio, doktor. Wiesz, co, ażebyś wiedziała, no. ponieważ dla mnie ulica Burakowska to jest trochę koniec świata, bo ja mieszkam na wsi pod Warszawą, tam gdzieś między Piasecznym, Konstancinem a Żabieńcem i dla mnie tutaj wyprawa na Żoli Bosz to jest naprawdę, no nie pamiętam kiedy tutaj byłem. Natomiast przejeżdżając tutaj Burakowską do Was, minąłem ten cedek i tak mi się przypomniały tamte stare czasy, bo. Cedek na Burakowski dla mnie jest ważny z dwóch powodów. Raz, że faktycznie tam się odbył historyczny pierwszy koncert zespołu mojego, doktor Misio. Pamiętam, że koncert znalazłem. Słuchaj, myśmy go zagrali chyba z 11 lat temu. I, 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 I jakoś zapomniałem o nim. Eee, a potem udało mi się odnaleźć ten koncert nagrany na, jakąś taką, na jakiś stary telefon. Jakość obrazu i dźwięku fatalna. Inna rzecz, że myśmy zagrali no, beznadziejny koncert po prostu wszyscy się mylili. Ja dawałem po czarnych, ale. Jak gdyby żart tego koncertu polegał głównie na tym, że mieliśmy gotowych chyba osiem piosenek. Zagraliśmy te osiem numerów. Ludziom się bardzo podobało, nie przeszkadzało im, że, no, że gramy niespecjalnie. I wszyscy no chcemy, bis, bis, jeszcze, jeszcze. I słuchaj, zagraliśmy jeszcze jedną piosenkę, potem jeszcze jedną, i zagraliśmy jeszcze raz te osiem piosenek, czyli zagraliśmy dwa koncerty pod, pod rząd. Ale faktycznie wtedy jakoś chyba. Uwierzyliśmy, że, że, że ta muzyka, którą gramy, nie wiem, ten przekaz, który, który chcemy ludziom jakoś sprzedać, to, 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 że to po prostu działa. A jakie masz najpiękniejsze wspomnienie z tego miejsca i takie, które może byś chciał trochę ukryć, ale właśnie o nie zapytałam, i masz jakieś najbardziej szalone. wiesz? Wiesz Tak, nie, to, to jest ta druga sytuacja związana Aha. z Cedekiem na Burakowskiej, mianowicie. Pamiętam był rok 2003, kiedy trwały zdjęcia do filmu Wesele Wojtka Smarzowskiego, i tam na planie filmowym poznałem kolegę Tymona Tymańskiego. No i tak jakoś się zakumplowaliśmy, tak od słowa do słowa. I, i, i któregoś dnia mu się zwierzyłem, mówię, Stary Jezus, jakie jak ja mam marzenie, niespełnione marzenie. Jakie, no, jakie? Jak? No opowiadaj. Ja mówię, no stary. Ja nie chciałem być nigdy aktorem. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby być no, muzykiem rockowym, wokalistą rockowym. No. I tak po prostu marzy mi się, żeby chociaż raz w życiu stanąć na scenie razem z rockem będem i po prostu wydrzeć się do, do publiki. I on mówi: stary, nie ma problemu. No. W przyszłym tygodniu gramy z tranzystorsami e, koncert w CD-ku na Burakowskiej. Przynieś jakiś numer, e, wpadnij na próbę, zrobimy punkową aranżację i, i zagrasz razem z nami. Ja mówię, ty żartujesz, naprawdę? A mówię, tak jest, e, wbijaj. No i faktycznie, przyszedłem na próbę, pamiętam, e, z piosenką zespołu e, Róże Europy, uh -huh. bo my jesteśmy rokendrolowcami, pijemy tanie wino, pijemy je litrami. Tak, le, tak leciał refren tego numeru. Zrobiliśmy jakąś punkową e, wersję, ale wiesz, wiesz, o co chodzi głównie. Raz pamiętam ten stres w oczekiwaniu, bo tak jakoś na sam koniec mnie tym zostawił, ale jak już mnie wywołał na scenę i jak zobaczyłem, co to znaczy stanąć na takiej scenie przed tobą 400 rozemocjonowanych, krzyczących, drących się ludzi, którzy biją brawo i, i wiesz, skandują Twoje imię. No i zagraliśmy ten numer i wiesz, ta energia, która płynie ze sceny, która się zderza, kumuluje z energią, którą daje Ci publiczność, to to jest energia, wierz mi, Kasiu, której nie da się porównać z niczym innym. No. To wiesz, ja takiej energii nie znalazłem na żadnym planie filmowym, w żadnym teatrze. Nigdzie. Tylko właśnie wtedy, ten pierwszy raz i wtedy poczułem, pomyślałem sobie, Jakubik, Jakubik, Jakubik to jest to, co ty byś chciał robić. Jakubik. No i tam musiało minąć parę lat, żeby, żebym się odważył i, i założył zespół doktor Misio, ale ja do dzisiaj mówię, że. Kolega Tymański jest ojcem chrzestnym e, doktora Misio, bo gdyby on mnie wtedy nie zaprosił na scenę, gdybym nie złapał wtedy tego, e, tego bakcyla i nie zwariował e, na punkcie e, grania, to, to, to być może dzisiaj nie byłoby doktora Misio. Dobra, wiesz, też dlaczego o to pytam? Po pierwsze, lokalizacyjnie jesteśmy blisko tej przyszłości, więc chciałam trochę takim wehikułem czasu zahaczyć mm -hmm. o ten moment, ale właśnie też dlatego, że on gdzieś wydaje mi się taki bliski tego, o czym jest twoja postać w filmie Czarna Owca, mm -hmm. o którym też dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać, który będzie miał premierę 13 sierpnia. Um, bo też mam wrażenie, że... Tak, um, Krzysztof Warga był chyba pierwszą osobą, która powiedziała głośno, że to jest... Doktor Misio, to jest trochę efekt kryzysu wieku średniego. I twoja postać w pewien sposób też wchodzi w jakiś kryzys wieku średniego. To znaczy, on jest trochę wywołany wydarzeniami. Ale te dwie rzeczy są gdzieś blisko siebie. Kasiu, ja mam takie wrażenie, że ja mam jakiś permanentny kryzys wieku średniego. Jeszcze do tego oczywiście nałożyła się ta cholerna pandemia, która nam zatruwa życie od, od długiego czasu. Ale tak wiesz co? Ja mam taką umiejętność, albo może bardziej szczęście, farta. Umiejętność polegającą na, nie wiem, przyciąganiu tematów, scenariuszy filmowych, historii bohaterów, które gdzieś tam bliskie są temu, co się ze mną prywatnie dzieje, ze mną z Arkiem Jakubikiem. I, i, i jak dostałem scenariusz i przeczytałem, i znalazłem tam tego swojego bohatera, który też ma na imię nomen omen Arek, to pomyślałem sobie, że jest tam bardzo dużo, dużo mnie. To znaczy, że nie mogę oczywiście zdradzać, czy to ja jestem tą czarną owcą w tym filmie, czy nie. Myślę, że każdy w tej historii ma tam swoją czarną owcę w sobie, ale jakoś wiesz co, bardzo polubiłem tego gościa i myślę sobie, że. Zaznaczyłem go jak gdyby, dużą częścią no, siebie samego, po prostu. No, mhm. Po prostu, że jakoś może nie łatwo, tylko, tylko udało mi się jak gdyby skomunikować z tym bohaterem, zamienić się w niego, że nie musiałem tak naprawdę. Nie wiem, za dużo szukać jakiejś postaci, nie wiem, wymyślać go, kreować, tylko po prostu przełożyć go przez własne do doświadczenia, przez siebie samego i w ten sposób spróbować ugryźć tego, tego, tego bohatera. No, Który ma bardzo wiele cech podobnych do mnie, mianowicie na przykład, wiesz co, no, to, że facet. Postanawia coś e, zrobić ze sobą, zmienić się. No, tak. czyli Może powiedzmy taki Przepraszam. zarys, żeby e, osoby, które nas oglądają, mniej więcej wiedziały, jak tu łapać tą Twoją postać. Zarys fabuły jest taki, że mamy rodzinę. Tak. Zwyczajną rodzinę na pierwszy rzut oka, Z jest... 25-letnim stażem mam po prostu synka, jakiegoś kompletnego kretyna, idiotę, który zamiast zająć się jakąś normalną pracą, to pracuje na YouTubie. To jest perspektywa oczywiście tak, mojego, tak, bohatera. mojego bohatera, ale no to jest jakaś kosmiczna sytuacja, żeby facet zarabiał no, najwięcej z rodziny, nagrywając jakieś idiotyczne filmiki i wrzucając je na, na YouTubea. To jest dla mojego bohatera kompletnie rzeczy niezrozumiała. Zwłaszcza, że twój bohater próbuje zdobyć nową pracę. No tak, bo ja jestem generalnie w totalnym dole. Totalna depresja, bo jestem tak bez pracy, jestem stary, gruby, nikomu niepotrzebny. Generalnie za chwilę no, zrobię sobie jakąś krzywdę, bo znikąd żadnej nadziei, znikąd żadnego światełka w, w tunelu. I, I to możemy zdradzić Państwu. Tak, Niech to będzie takim no, haczykiem, który Was do mhm. tego kina wy, wyciągnie. I na samym początku filmu dowiadujemy się, że nasze 25-letnie małżeństwo. Z cudowną Magdą Popławską w roli również filmowej Magdy. Pytaliśmy się reżysera, czy jakby to, że wygraliśmy casting, polegało na tym, że mamy na imię tak samo jak bohaterowie a serio? scenariusza. Czyli to nie było tak, że. To... Nie, myśmy dostali nie już gotowy nie, scenariusz, naprawdę, daję słowo honoru, no, gdzie ja miałem na imię Arek, a moja żona filmowa Magda. No, i wypadło na to, że Magdzia cudowna, którą uwielbiam, z To pierwszy żonę, raz, jesteście razem na ekranie? To prawda, ale my z Magdą już pracowaliśmy. Tak, tak? reżyserowałeś się. Tak, tak, tak. I, <grym> i, i, wiem. No, no, to był piękny czas, 2010 rok, prosta historia o, o miłości. Tam Magda cudownie zagrała główną rolę w, w moim debiucie reżyserskim. Ale wróćmy tutaj do, Co do, się czarnej, dzieje u bohatera? do czarnej Owcy. I nagle. Okazuje się na samym początku filmu, że nasze 25-letnie małżeństwo jest totalną fikcją, jest totalnym kłamstwem i oszustwem, bo okazuje się, że moja żona jest lesbijką. Tada! No i wtedy niech sobie Państwo wyobrażą, co się dzieje z moim bohaterem, który do tej pory już był na granicy po prostu e, depresji, a dowiaduje się, że. E, Rodzina jest rozbita, zostaje samym z synem, ze swoim tatą. Żona się wyprowadza, organizuje sobie, próbuje sobie zorganizować na nowo życie, no a ja jestem... Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, jestem w czarnej dupie po prostu ze, ze swoim życiem i, 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 i z tym, jak ma ten świat bez, bez rodziny, bez mojej żony w, wyglądać. No i wtedy postanawia ten bohater, żeby się jednak trochę... Odbić od dna. Synek mu w tym pomaga, żeby się właśnie przepoczwarzyć. No i to, to, co się ze mną prywatnie dzieje, jak gdyby codziennie, czyli na przykład walka z nadwagą. <grytanie> Mój bohater bierze się mocno do, do pracy, bierze się za siebie. Pomaga mu w tym niejaki chyba dziki trener bodajże. W każdym razie ćwiczenia, ćwiczenia, dieta, no, nowe ubrania. I tutaj myślę, że ta, e, ta zmiana Państwa zaskoczy. No. Że jednak faktycznie ten arek filmowy się gdzieś tam o te 180 stopni po prostu e, przepoczwarza i, i jest. E, w połowie filmu mniej więcej już zupełnie innym, innym gościem, ale chyba więcej nie mogę, mhm. nie mogę zdradzać. Słuchaj, to jest komedio-dramat i z tego, co się zdążyłam zorientować, podobno sposób realizacji był bardzo ciekawy, bo Wy jedną scenę potrafiliście grać w kilku wariantach, tak? <coughs> tak było, tak było, bo, bo, bo generalnie, jakby to powiedzieć, no ja mam wrażenie, że... że, że, że jakby Jakbym powiedział, że łatwiej mi się gra takie normalne dramaty, takie masakry emocjonalne, to, to, to też bym chyba nie do końca mówił prawdę. Chodzi bardziej o to, że ja nie mam doświadczenia, jak grać komedię. Adam. No, niby wiem, że gra się tak samo jak dramat, że tylko wtedy to będzie śmieszne i że to będzie grane śmiertelnie, poważnie. Pamiętam jeszcze ze starych czasów, bo zagrałem w jednej, w jednej komedii. Oszczędzę Państwu tytułu. Możecie sobie wygooglować tytuł tego, tego filmu, ale jak zagrałem w tej komedii, no to skończyło się tak, że dostałem dwie nominacje do złotych węży za najbardziej beznadziejny duet filmowy i, 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 i za rolę poniżej oczekiwań. Ale to myślę dlatego, że po prostu film był może nie, no, nie do końca wybitnym arcydziełem kinematografii. Ale przestałeś się Ale, wtedy lubić z komedią? Wiesz co, y, wtedy trochę straciłem jakiś rodzaj takiej, y, takiej pewności siebie. To znaczy, że wiem, jak to się powinno y, robić. No i generalnie... Jak jest za dużo e, zabawy na planie, to to jest takie moje stare pożekadło, że jaki aktorzy bawią świetnie z reżyserem, wygłupiają, no bo to komedia. Ta-daун, ta-daун, ta, -da, ta, -da, ta -da. wow, robimy różne żarty, tutaj e, zaskakujemy siebie, i jest zabawa na planie, to potem niestety jest smutek na, e, na, na ekranie. Ja bardzo długo czekałem na. Jakąś taką, nazwijmy to odrobinę lżejszą e, propozycję filmową. Bardzo się ucieszyłem, kiedy dostałem ten scenariusz i zobaczyłem w nim potencjał, że Ała, tam e, jest miejsce na, na śmierć. Może ja ciebie w tym filmie najbardziej lubię. Jak ty jesteś na takiej silnej emocji, to jest właśnie zawsze najbliżej komedii. Aha. Jak wchodzisz w jakieś pyskówki z tym swoim synem, jak? <laughs> Go wyciągasz za fraki z pociągu, a no to wtedy po prostu totalnie tak, W tym jednym moją... klapku. bo no, jeden A ten jeden klapek, klapek to tak. w ogóle chciałam cię zapytać, bo czy wy to graliście zimą, ty latasz w szlafroku? Tak. Latasz, przepraszam, to trzeba nazwać tak. ty latasz w tym szlafroku w jednym kapciu jakimś. Zdjęcia były bodajże w lutym tej, tej sekwencji na dworcu centralnym, kiedy próbuje swojego synka uratować. Tak, czyli tak. E, zmuszam go, żeby wysiadł z pociągu, samym, no. przed nim samym uratować i że nie ma mowy w jego sytuacji życiowej, żeby ruszył w podróż do, dookoła świata i faktycznie w tym jednym klapku i w skarpecie, w tym szlafroku, bo nie zdążyłem założyć żadnej kurtki, bo musiałem ratować syna, musiałem jechać jak najszybciej na ten dworzec centralny, No było strasznie, było strasznie zimno, jeszcze zdjęcia były, były w nocy. Ale, ale powiem ci, że to był chyba taki jeden z ciekawszych momentów realizacji, bo wiesz, cały, cały dworzec, praktycznie nasz. Pociągi, wiesz, specjalnie podstawione. My tam biegamy, no, krzyczymy, kłócimy się. Część prywatnych ludzi, którzy stoją na kolejnych peronach, patrzą, co tam się dzieje. W ogóle jakiś wariat. Wariat biega w szlafroku w tym, w tym jednym klapku. Ale to, ale to wszystko było faktycznie na, na serio. Ale jeszcze tak, szukając, właśnie, bo gdzie jest ta taka wiesz, cienka granica, no bo tak, bo też nie można, jakby to powiedzieć, gdzie jest ta cienka granica, za którą widz delikatnie przynajmniej uśmiechnie się. Czyli jak gdyby idzie za bohaterem, za jego emocjami, za jego historią. Ale gdzieś potem ten kawałek banana mu się tam na twarzy pojawił, bo to jest śmieszne i, i zabawne. I myśmy z reżyserem Alkiem Pietrzakiem bardzo długo o tym rozmawiali. I on podał bardzo fajny kod filmowy, nazwijmy to, który gdzieś tam mi też pewne rzeczy ustawił w, w głowie mianowicie nazwisko jednego z jego ulubionych reżyserów mianowicie Aleksander Payne. Ja też widziałem kilka jego filmów, ale przed realizacją, przed zdjęciami, przed próbami, zrobiłem sobie taką no, pełną projekcję wszystkich filmów Aleksandra Pejna. Oczywiście dwa moje ulubione to, to Spadkobiercy z George'em mm. to i, i, i oczywiście Bezdroża z, z Polem Dziamatim. I teraz tak, tam jest podobna sytuacja: jest śmiertelnie poważna. Momentami tragiczna e, historia w tych filmach. E, aktorzy grają bardzo serio, to są prawdziwe emocje, ale znajdują gdzieś takie miejsca, gdzie takie, takie niuanse, gdzie delikatnie jest mrugnięcie do nas okiem. Nagrywaliśmy e, w wersję scen, po to, żeby Alek Pietrzak na stole montażowym mógł sobie wybrać. Tą, która najbardziej mi pasuje do akurat tego momentu, do tej minuty filmu. Czyli jest na przykład wersja sceny właśnie bardziej na serio, czyli no, płacz i zgrzetanie zębów. Jest wersja, gdzie odrobinkę tego jest mniej, że nie dociskamy tego emocjonalnego pedału gazu aż do, aż do samego końca. I, i, i no, jestem bardzo ciekawy, no, które sceny, które warianty wybrał reżyser. No, nie mogę się doczekać tej pierwszej projekcji a muszę ten film zobaczyć przynajmniej dwa, trzy razy przed premierą po to, żebym mógł sobie wyrobić zdanie, ponieważ jak pierwszy raz zobaczę ten film, a tak jest zawsze, wiesz jak to działa? Że nie oglądasz filmu i siedzisz na sali kinowej, oglądasz, tylko nie film. Oglądasz siebie i, i zastanawiasz się, dlaczego wypadła moja najlepsza scena? Dlaczego reżyser wziął najgorszy dubel z tych wszystkich? Oczywiście żartuję, ale faktycznie no, tak, to się widzi. Za pierwszym razem, za wie, że wracają, razem wracają wspomnienia i, 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 i to, wiesz, i ten czas realizacji. Za drugim razem już jest szansa na to, żeby skupić się na historii, na kolegach, na koleżankach i żeby zobaczyć ten film jako normalny widz. Ale tak naprawdę dopiero za trzecim razem siadam już tak, wiesz, na zimno, siadam po prostu, no, sobie w kinie i mogę obejrzeć filmową historię i już nie zwracam uwagi tam, że ja tam gram w tym filmie, no, że moi znajomi grają w tym filmie razem, znaczy ja gram z nimi, także to wtedy jestem, wtedy dopiero normalnym widzem. A kiedy masz w trakcie grania, w trakcie budowania postaci taki moment, <laughs> no bo ty w ogóle bardzo... Specyficznie pracujesz nad rolą, bardzo głęboko w to wchodzisz, um, tworzysz sobie. Tomek Kot o tym mówi taką chmurę, a Ty jakoś tak ładnie powiedziałeś, że musisz podtrzymywać w sobie cały czas dygot, mm -hmm. e, Jeżeli oczywiście tego wymaga postać, ale generalnie, że cały czas to w sobie podtrzymujesz, że nie ma za bardzo z tobą kontaktu na planie, bo jesteś cały czas blisko z tą najbliżej to ty jesteś z tą postacią. E, I zastanawiam się, kiedy mm, osiągasz taki moment w trakcie pracy, że czujesz, że to siadło, że jakoś tak w sensie siadło w pozytywnym e, znaczeniu, że, że ta. Postać gdzieś już się wszystko poukładało w tobie i ty jesteś. Nie ma takiego momentu. To znaczy, w trakcie, w trakcie zdjęć, wiesz, ja sobie na taki moment nie mogę pozwolić, bo jednak kwestia pewnej takiej koncentracji, czujności i, 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 i. Tak mi się wydaje, że moment, kiedy ja, nie wiem, poczuję się pewnie i mówię: Wow, Jakubik, no, masz to. No, Wchodzisz. Gdzie mam stan? Gdzie jest kamera? Proszę bardzo. Prawy. Proszę. Ja, ja tę postać mam. Także proszę bardzo. Teraz jak zaprezentuję. Mam, tak jest. Proszę bardzo. Czyli co? Zaczynamy. Nie, 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 nie. Ja muszę mieć od pierwszego klapsa do, do ostatniego ten komfort, że funkcjonuje w takim właśnie zamkniętym kloszu i, i, i nieustanna moja rozmowa, mojej głowy z bohaterem, z, z moją postacią. Czyli cały czas, jak gdyby i to się faktycznie, ta metoda, tak jak mówiłem, czy w filmie, no, czy w dramacie psychologicznym, czy tutaj w komedio, dramacie metoda jest ta sama i ja cały czas muszę tego swojego bohatera gdzieś podtrzymywać, roz, próbować rozdygotać, gdzieś go cały czas, ten ogień gdzieś podsycać w nim, żeby on cały czas był na najwyższych, na najwyższych obrotach. Nie mam takiej umiejętności, jaką posiada kilku moich no, zaprzyjaźnionych kolegów czy, czy koleżanek, którzy naprawdę, i to nie mówię tego z żadnym przekąsem, absolutnie, tylko pracowałem z nimi po, po wielokroć. No, na przykład Kinga Price ma coś takiego. Ja uwielbiam ją i jako aktorkę, i jako człowieka. I Kinga potrafi po prostu, wiesz, opowiedzieć jakąś historię, no, zakończyć tę opowieść celną płętą. Wszyscy są, rozumiesz, rozbawieni, uchchani i słyszy od reżysera haseł: uwaga, zaraz będzie ujęcie, i ona to potrafi. Pach! I w sekundę przepoczwarza się, i nagle, ała! Nie ma już Kingi. Tylko jest postać w filmie, w którym, w którym gra. I ona potrafi to, to robić w sposób absolutnie genialny. Właśnie w sekundę się, się prze, przepoczwarzyć. Ja niestety takiej umiejętności nie, nie posiadam. I, i, no, i, no i ciężko muszę się cały czas no mierzyć ze swoimi, ze swoimi no to postaciami. To być strasznie męczące, jak musisz być cały czas w tym stanie. A potem musisz z tego wyjść te role. Przecież ty akurat jeszcze dostajesz bardzo dramatyczne role i chętnie jesteś w takich rolach obsadzany, więc ty jesteś Twoja głowa jest wiecznie w jakimś stanie. Ale, to prawda. Jak ty sobie z tym radzisz? Biorę sobie wolne. Biorę sobie wolne. Powiem ci, po tym, po tym ostatnim czasie, czyli skończyliśmy zdjęcia w kwietniu do, do Czarnej Owcy i. i... I poczułem się taki mocno, mocno zmęczony. Po prostu, no, jako, jako, jako człowiek, no, trochę wypalony i trochę tak. Pomyślałem sobie, Jakubik, już raz to zrobiłeś, bardzo dobrze to na Twoją głowę zadziałało, bo sobie wziąłem wolne w 2018 roku, kiedy poczułem taki rodzaj zmęczenia. Bo jednak, ja mam tak, że. Mm, ja muszę być wytęskniony tej pracy. Ja po prostu potrzebuję mieć tyle energii w sobie, żeby wiesz, rzucić się na 100% do, do końca, żeby nie traktować kolejnej propozycji, kolejnej roli jako pracy. Że przychodzę do fabryki, jest siódma rano, mam kartkę, mhm. ciu, ciu, e, odbijam w zegarze tę kartkę, kończę o godzinie 18, ciu, ciu, wracam do domu. Nie, ja muszę się po prostu w tym zanurzyć do, do, do końca. I, I poczułem tak, że bardzo dużo się w ostatnim czasie działo, i to też, też były nie, nie najłatwiejsze role. Bardzo fajnie, że ten okres skończył się właśnie pracą na planie Czarnej Owcy, ale, ale zobaczyłem, co się dzieje z moją głową i, i pomyślałem sobie, Jakubik, no to jest czas, że, żeby sobie zrobić przerwę. Wiesz, i, i, a ponieważ ja jestem mistrzem e, wbrew temu, nie wiem jak wyglądam, jak funkcjonuje mistrzem planowania, precyzyjnego niemieckiego albo szwajcarskiego planowania. Kalendarz to jest podstawa. I pomyślałem sobie, że Jakubik robimy sobie przerwę od planu i dokładnie, i zabieramy się za, za muzykę, e, i, i siadasz i kończysz płytę, którą. Którą za, zacząłeś rok temu na początku pandemii i jak sobie zaplanowałem, tak się, tak się dzieje. Pozwolisz, że jeszcze dopytam o tę głowę, bo mnie to bardzo jakoś fascynuje, wiesz, z takiej perspektywy, no bo z jednej strony to się wydaje po prostu zawód aktora, a z drugiej strony, ty mówisz, że zauważyłeś, co się działo swoją głową, co się dzieje już. Czy to jest tak, że z wiekiem i z doświadczeniem obserwujesz, że, te, że to się Pogłębia. Znaczy, wiesz co? Ja myślę, że u mnie to jest cały czas konstans. E, to znaczy, że, e, że ja też potrzebuję takiego, e, takiego podejścia, że jakoś inaczej e, nie umiałbym mhm. I, że, e, i że to musi jednak bolać, że to musi kosztować, że to jest cena, którą trzeba za to zapłacić. A propos Kingi Price, od razu mi się Marian Dziędziel wy, wyświetlił. I nasze no, niebywałe spotkanie na planie Domu Złego. I już wtedy Marian, który był niebywale doświadczonym, no, wiadomo, fantastycznym aktorem kultowym, niemalże po filmie Wesele, gdzie genialnie zagrał Gospodę Wojnara, i, 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 i co? I przyjeżdża na plan Marian Dziędziel i pracuje tak, rozmawia tak z reżyserem i z nami, jakby grał. Pierwszy raz w życiu w filmie. Ja mówię, ale jak, Maria? No przecież stary, z twoim doświadczeniem mówi. To jest sytuacja taka, że ja nic nie wiem. I to jest w ogóle punkt wyjścia do, do tworzenia, do kreowania jakiejś, jakiejś postaci. Nic nie wiem. Zaczynamy od, od zera. No i, wiesz, jakoś ta, ta, ta filozofia podejścia, to, to myślenie, jakoś zostało mi, mi w głowie i, i też bym tak bardzo chciał. Żeby tam w wieku 60, nie wiem, 70 lat, zobaczymy, ile tam mi wystarczy sił, żeby, żeby dawać sobie radę, żebym dokładnie nawet wtedy przychodził na plan filmowy i nie wiedział kompletnie nic. Zadawał najbardziej idiotyczne, najbardziej bzdurne pytania, z których też swoją drogą jestem znany. No, reżyserzy już wiedzą. Jakubik, o Boże, tak, zadaje najbzdurniejsze i najtrudniejsze też pytania, a my mamy mu na te pytania odpowiadać. Jaką rolę w tym wszystkim pełni twój Eden? <laughs> Byłam w wywiadach z tobą, że mówisz często o domu swoim, że to jest Eden i tak się zaczęłam zastanawiać, co to właściwie znaczy. Tak trochę połączyłam z tym, że jesteś bardzo rodzinny i często odbierając nagrody, dziękujesz naprawdę w szczególny sposób swojej rodzinie za to, że z tobą właśnie chociażby wytrzymuje w tych momentach, kiedy pracujesz nad rolą. Tak to zrozumiałam. Ja bym chciała trochę więcej zrozumieć, czym jest Eden Arkadiusza Jakubickiego. Wiesz co, to Eden się, Eden się zmienia, znaczy jest jedna niezmienna. To jest moja, moja żona Agnieszka. Jesteśmy no, super dinozaurami w tym środowisku, bo jesteśmy ze sobą prawie 30 lat. I, i wiesz co, mieszkamy w domu na wsi pod Warszawą, w tym samym Jezus Maria, 18 lat, tak, 18 lat mieszkamy w tym domu i uwaga, e, dzisiaj e, położyli nam w końcu asfalt przed domem, bo no tak no, przez 18 lat, przez te grduły po prostu, he, kałuże, no kto mieszka na wsi to wie, wie o czym mówię, ale no po etap. prostu wow, mamy asfalt, mamy kanalizację, wow, jakaś cywilizacja, no. Może w końcu nam podciągnął, nie wiem, internet, bo mamy cały czas radiowy, który bardzo często się psuje. Dobra, idźmy dalej. Tyle tylko, że wiesz co, ten Eden się o tyle, o tyle zmienia, że to już nie będę do tego wracał, bo, bo mnie synkowie zabiją po prostu. Ale faktycznie to, że z Agnieszką zostaliśmy sami w tym domu, bo synkowie się wyprowadzili. I teraz, I teraz a to jest zupełnie inna historia. A teraz mieszkają w Łodzi, gdzie, gdzie studiują. Wiesz co, ten Eden też się zmienia, bo, bo, bo nie. Bo nieodłącznym elementem, albo takim jednym z bazowych elementów tego naszego Edenu była moja mama, a mama odeszła w grudniu. I, i, I No i wiesz to jest bardzo ciężko to. Przeżyłem, prze, przeżywam i pewnie będę przeżywał ten, ten czas żałoby. Mówię, mówię to... Przed, kamera, przed kamerami też dlatego, żeby sobie dać z tym radę, żeby nie chować tego cały czas do, do środka, tylko żeby mówić o tym i... i, 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 i. I godzić się cały czas, próbować godzić się z tą, z tą, strasz, z tą niebywałą stratą. No. bo Moja mama była od 20 lat, jakby rzut beretem od nas mieszkała w Piasecznie, Byliśmy bardzo, bardzo blisko i, i, i to jest strata, której nic nie zastąpi. No. I, i, no i to też spowodowało, że ten ostatni czas był bardzo taki, należał do nie, naj, nie najłatwiejszych. No. Także ten Eden się, Eden się zmienia, i, 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 i dzisiaj yy, musimy z Agnieszką wymyślić jakąś taką, stworzyć nową formułę tego Edenu, no bo zostaliśmy sami, w, zostaliśmy we dwoje, i, i wczoraj, bo a byliśmy na yy, kilka dni temu w zamku Jazdowskim na filmie pod tytułem Suwed. Znakomity film, bardzo Państwu yy, polecam, ale yy, tam główna bohaterka. Ma psa. Takiego uroczego raselka. No i moja Agnieszka zapytała, podobał ci się. No <laughs> Ała, to jest... Tak. Już jakiś czemu, czas temu dostałem he, taką he, naklejkę na lodówkę. Dosyć zabawną. O, no, moja żona ma he, na pożycie humoru. <laughs> Mianowicie he, co tam, żeby, żeby mnie he, nie spalił. He, moja żona. Powiedziała mi, że chce mieć psa. Ja nie chciałem, więc poszliśmy na kompromis. Mhm. Mamy psa. <grymne> kompromis z żoną, jasne. <grymne> no i wiesz co? I może właśnie. A ty nie jesteś. już widzę na jakiegoś kripa po prostu researchowego, a czy ty nie masz alergii na psy. Wiesz co, mam, ale nie wiem, pójdę się odczulić. Mam większą alergię na koty, ale również okay. psy się na to zdaje się, łapią. No W każdym razie bardzo poważnie zastanawiamy się, ja również, no bo na ten kompromis trzeba jednak pójść. No tak, Zastanawiam się, tak. nad tym, czy, 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 czy może. No, a może. A może takiego, takiego sympatycznego raselka? Ten Eden nierozerwalnie łączy się oczywiście z rodziną, z Twoją żoną, o której wspaniale opowiadasz. I tutaj właśnie te 30 lat. Wiesz, jakie tu się zawsze pytanie kłania, zwłaszcza jakie? w tej branży? Jakie? Pytanie pod tytułem: jak wy to zrobiliście? Wiesz co? Myślę, że tajemnicą są tutaj dwie rzeczy, że my... Jedno to jesteśmy... kompromis. Kompromis, na który zawsze trzeba pójść z drugą połówką. Nie, myślę, że my jesteśmy totalnymi prze przeciwieństwami. A wiadomo, przeciwieństwa się przyciągają i to, czego mnie brakuje, druga strona daje mi Daje mi dostatek tych moich niedostatków i, i w drugą stronę to, to tak samo działa. Takim przykładem niech będzie, o Boże, tak jakieś tajemnice, ale to tam tajemnice Alkowy. Wiesz, jest sypialnia, jest, są, no, jest jedno łóżko i teraz tylko, że ja w tej sypialni postawiłem taką bardzo wyraźną linię demarkacyjną ponieważ moja Agnieszka to jest totalny chaos, to jest po prostu Saigon, bałagan, to są po jej stronie po prostu setki rzeczy gdzieś porozrzucanych, stosy książek, stosy czasopism, gazet, no jest po prostu, a po mojej stronie nie ma nic. Jest po prostu absolutny, chory, pedantyczny porządek. Stoi sobie taki jeden elegancki no, fotelik, taki ludwiczek. Na tymczasem wrzucę sobie jakąś bluzę dresową i nie ma nic. Nie ma po prostu ani jednego zbędnego przedmiotu po mojej stronie, bo ja niestety tak jestem skonstruowany psychicznie, że chaos totalny w głowie. Dlatego też przestrzeń, w której funkcjonuje, musi być absolutnie uporządkowana. Tak samo wygląda moje biurko. Nie może tam być zbędnego długopisu. Mazaka, ołówka. Mam taką szufladę, która jest takim Nie, ale w szufladzie też masz taki porządek? Nie, właśnie, i tam jest, i tam, i tam jest moja Uf. głowa, tam jest wszystko, tam jest z ostatnich 20 lat no, 100 tysięcy różnych dziwnych, dziwnych rzeczy. A jaka jest najfajniejsza rzecz w tej szufladzie? Hmm. Wiesz, to niezliczona ilość kluczy z różnych hoteli, które zapomniałem oddać. No <noise> niestety, a które z tras koncertowych doktora Miszy to są takie, takie trochę no, nieoficjalne trofea, które trofea. niechcący zupełnie, ale nie, niechcący zupełnie, naprawdę przywożę strasy, przywożę ale wtedy, czasem, jak mam tam chwilę tak coś tam chcę pogrzebać i tak mówię, O! Wow! Toruń? Nie, Poznań, Poznań. Tak. Oj, to był fajny wyjazd. No to tam są takie, e, takie skarby, no i mnóstwo oczywiście różnych rupieci i, i niepotrzebnych rzeczy, ale, no ale ta, ta szuflada e, musi taka po prostu Ty zostać. Typowa trofea rock'n'rollowca. Ale... Dokładnie, ale biurko musi być, musi być, bo się nie mogę skupić po No prostu, dobra, no. ale poczekaj, bo to jest w ogóle niesamowite, że wy się nie kłócicie na tym, wiesz, to jest często bardzo podstawowy poziom, e, jakby kłótnia się odbywa gdzieś wyżej, ale tak naprawdę e, chodzi, jakby fizycznie odbywa się właśnie o bałagan, o coś tam, więc to byłby najłatwiejszy pretekst. Wiesz co, myśmy się nauczyli takiej jednej banalnej, podstawowej e, rzeczy, że, że, że nie ma co, e, głównie chodzi o to, że nie ma sensu próbować zmieniać drugiej osoby, tylko trzeba ją po prostu pokochać ze wszystkim, co ona niesie ze sobą. I te wszystkie, no nie wiem, niedoskonałości, albo, nie chcę tego nazywać, wadami. E, po prostu trzeba polubić, uszanować, przyzwyczaić się do I tak od początku? Nie. No wiadomo, że to jest proces, że my, my, my też się potrafimy, wiesz, jak, jak włoskie małżeństwo pokłócić normalnie. Tak jak to w każdym związku bywa, wydrzeć się na siebie i też wyrzucić tam jakieś te negatywne emocje, które też się oczywiście w nas zbierają. Ale, ale to, że od 30 lat wiesz, dajemy sobie, sobie radę, że wychowaliśmy dwóch cudownych facetów, z których jesteśmy dumni i, 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 że, i że dajemy sobie razem radę tyle lat i jesteśmy na, na dobre i złe ze sobą, no to, no to jest jeszcze jedna rzecz. O której, o której warto pamiętać. Wiesz co? To są, to są drobiazgi. To są drobiazgi, i, i ja strasznie się bałem, chyba tak, albo nie przywiązywałem do tego wagi, żeby, nie wiem, żeby wziąć ślub, żeby ten cyrograf podpisać. Dlatego, bo miałem takie przeświadczenie, taki jakiś, jakiś e, niezrozumiały strach przed tym, że jak podpiszemy już ten cyrograf, to przestaniemy się starać. Czyli wiesz, że skończy się ten najcudowniejszy okres narzeczeństwa, gdzie funkcjonujemy w jakimś, mm, no, w jakimś nieustannym flircie, że druga osoba cały czas myśli o tym, jaką ja dzisiaj bym niespodziankę, coś muszę wymyślić, coś co, jakby zaskoczyć, żeby zobaczyć u drugiej osoby ten błysk wokół, ten uśmiech i o tym. Nie można zapominać, nawet jak się jest ze sobą e, te 30 lat, o tym, żeby jakimś drobiazgiem... Tu nie chodzi o to, żeby codziennie przynosić jakieś kosze kwiatów. Nie, nie. Tu chodzi o jakiś, no, durny SMS, tu chodzi o to, żeby e, kogoś przytulić, żeby, nie wiem, zrobić jakiś drobiazg i, i tym drobiazgiem pokazać, że myślę o Tobie, że jestem z Tobą, że Cię po prostu, Jezus Maria, mimo że tyle lat minęło, kocham. No, tylko nie chodź, ja się zaraz rozpłaczę. A to jest i właśnie będę coś, co bardzo chcę ci powiedzieć, że y, już przygotowując się do tej rozmowy, no. y, nie mogłam no. wyjść z podziwu, jak wspaniale za każdym razem wzruszasz się, gdy mówisz o rodzinie, gdy mówisz o swojej żonie i za każdym razem, gdy odbierasz nagrodę, za każdym razem widać to wzruszenie na Twojej twarzy. Może, może po prostu dla, dlatego. Że e, ja mam dosyć prostą konstrukcję psychiczną. I na, wiem, że to jest trudne do, 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 do uwierzenia, ale, 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 e, ale. Ja mam tak poukładane w głowie, że e, facet jest od tego, żeby założyć rodzinę żeby, i żeby zapewnić tej rodzinie godziwy byt. I że to jest jak gdyby baza tego wszystkiego. A wszystkie inne artystyczne, jakieś po prostu e, fantasmagorie, jakieś tam, ten, to w drugiej kolejności odśnieżania, że to oni są najważniejsi, że to my jesteśmy naj, najważniejsi. A tamte wiesz, filmy, tamte koncerty, oczywiście super, ale to oni, oni są bazą tego wszystkiego. I gdybym ja nie miał tej bazy, nie miał tego portu, w którym się czuję szczęśliwy spełniony, gdzie wiem, że zawsze mogę na wszystkich liczyć. Gdybym ja tego nie miał, to to by mnie nie było po prostu. Cokolwiek to cokolwiek to znaczy. Na pewno byłbym kimś zupełnie innym i na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Na pewno bym z tobą dzisiaj nie nie rozmawiał. Ale ale wiesz co, ponieważ też ten czas leci, e, znam na pamięć swój, e, swój Pesel. To jak powiedziałem o tym, e, że facet musi założyć rodzinę. Oczywiście wiadomo, trzeba jeszcze tam drzewo e, no, posadzić, <laughs> trzeba e, synka e, spłodzić i, i, i co tam jeszcze było? To chyba to dom drzewo, Dom, i syn. drzewo syn. Chyba, że u ciebie coś jeszcze. I zespół rokowy. To, ale to w drugiej kolejności od odśnieżania. Nie, wiesz co, jeszcze, jeszcze był taki, taki jeden moment dla mnie bardzo istotny też, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, żeby dowiedzieć się czegoś też o moich najbliższych, no, o, o, o rodzinie i to nie tylko o Agnieszce, o Kubie i o Janku, tylko też o moich, o moich rodzicach. Wiesz co, to był moment, kiedy jak skończyliśmy zdjęcia do, do filmu Wołyń, tak to był ten moment, chyba 2016 rok, czyli jakieś 5 lat temu, mama zapytała mnie, wtedy jeszcze żyła, co bym powiedział, gdybyśmy przenieśli prochy mojego taty z moich rodzinnych strzelec opolskich, bo tam się e, urodziłem, tutaj, właśnie tam, do nas na wieś, e, na pobliski e, cmentarz. No i, i zrobiliśmy to, no bo minęło akurat 20 lat od śmierci taty, czyli można już było e, prochy przenieść w inne miejsce, i wtedy e, kupiłem kwaterę na cmentarzu. <grym> I przychodzi do mnie i przychodzi do mnie pan, m, który tam się tym cmentarzem opiekuje, e, no, robi pomniki i tak dalej, zawiaduje tym cmentarzem, pan Karol. I Pan Karol mówi do mnie, Paniarku, bo jest taka sprawa. Ja słyszałem, że Pan tam, no, że tam ksiądz nie za bardzo chciał tam sprzedać te kwatery. No już nie będę wchodził w szczegóły faktycznie. Mm, tam podpadłeś chyba post, tak trochę. Tak, podpadłem <laughs> i postawił, postawił e, ksiądz, proboszcz cenę zaparową, ale ja się tam uparłem i kupiłem tę kwatery. I mówi Pan Karol do mnie, Paniareczku, chodzi o to, że ja mogę Panu wybudować pięterko. O, tu mamy dwa miejsca dla tatusia i dla mamusi, oby żyła jak najdłużej. Ale ja panu zrobię pięterko, to pan będzie miał miejsce dla siebie i dla swojej żony. Spaniale. Bo pan tutaj już tej kwaterki innej to nie na tym cmentarzu nie kupi. Pan się zastanowi. I słuchaj, teraz ja mam sytuację taką: idę do domu i pytam się Agnieszki, mówię, słuchaj bo nie wiem, co ja mam zrobić. No absurdalna propozycja jakoś. A pan Karol mówi, tylko ja muszę wiedzieć to teraz, bo ja panu tego za 10 lat nie zrobię. Bo jak ja wymuruję teraz parter, tylko to parter zostanie. A jak będzie pięterko, to pan będzie mu, pan wie. No. no i faktycznie zapytałem Agnieszki, co, co, co ty o tym sądzisz? No, e, czy woli... No. Nad teściową, czy nad teściem. <noise> to jest absurdalne. Ona tych rozwariowałaś. W ogóle obojętnie mogę leżeć, albo u mnie nie ma znaczenia. No ale, ale faktycznie do tych, do tych trzech rzeczy, do tego domu, syna, drzewa. To jeszcze, jeszcze kwaterka. kwaterka. I wtedy <noise> jak gdyby, wiesz co, w, te, w ten sposób też moja rodzina jakby cały czas gdzieś. Mam wrażenie, od moich dziadków podróżowała jakimś pociągiem repatriantów, wiesz, no. Moi dziadkowie tam gdzieś spod Stryja, spod Lwowa uciekali przed Ukraińcami w 1945, bo jeszcze wtedy się działy tam straszne rzeczy, bo to nie była tylko rzeź wołyńska. Wylądowali już tam w Gliwicach, tam wysiedli z tego, z tego pociągu. Tam się urodzili w Gliwicach moi rodzice i tata, i mama, tam się poznali. Oni też siedli do pociągu repatriantów. Oczywiście za pracą pojechali do Strzelec Opolskich na Opolszczyznę. Ja się tam urodziłem, mój brat. I wiesz co, ja potem wyjechałem też za pracą na studia do Wrocławia, potem w Warszawie i, i, i sprowadziłem mamę. Mój brat no, znalazł pracę, mieszka też parę kilometrów ode mnie. I ten moment kiedy mama zaproponowała, żeby przenieść prochy ojca, był dla mnie takim symbolicznym, taką symboliczną chwilą, kiedy ten nasz pociąg repatriantów rodziny Jakubików znalazł swoją ostatnią stację. Znalazł tak, to, tą kwaterę, ten cmentarz, gdzie wiem, że e Cokolwiek się z moimi synami będzie działo, gdziekolwiek ich wiatr e, za, zawieje, zawsze będą mieli gdzie wrócić: no, do dziadków, do, do swoich starych, tam zapalić świeczkę. I że to jest ta nasza ostatnia, e, ostatnia, końcowa e, stacja. Słuchaj, ja bym jeszcze chciała wrócić e, taki wehikuł czasu znowu odpalam mhm. i chciałabym, żebyśmy mhm. trafili w miejsce z Twojej przesz przeszłości, strzelce opolskie. A, a szczególnie odnoszę się tutaj do momentu, um, który jest uwieczniony na pewnym zdjęciu, i to zdjęcie pojawiło się na Twoim profilu na Facebooku. Chodzi o liceum, i tam a tak? w ogóle zaskoczenie, gdy byłeś w klasie Matfis. to jest moje pierwsze zaskoczenie. Drugie to zaskoczenie, em, że. Prawda. Miałeś już wtedy jakieś jednak chyba historie teatralne, bo w komentarzach pojawiło się, że ktoś z innej klasy, jakaś pani napisała, że dla nas byliście już legendą, pani profesor, e, chyba Urszula Kraka, tak, zawsze tak. opowiadała o przedstawieniu skąpiec i determinacji w dążeniu do celu. Um, a inna koleżanka napisała tak, na jednym ze zdjęć klasowych sprawdzę kiedyś, czy to właśnie na tym napisałeś mi fajnie nam razem było Adziu. całe szczęście, że to już czwarta klasa. Ała. Ada Horshman, o tak, 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 cudowna, no, cudowna dziewczyna. Pamiętam bardzo dobrze, no Adę pamiętam z klasy licealnej, jak najbardziej. Czy to była jakaś twoja sympatia? Wiesz co? Nie pamiętam, nie pamiętam, nie mogę o tym. E, nie, no To tak dyplomatycznie mówi. podpowiem, że tam też pan Trembecki się bardzo Oczywiście. czule przewija. Wiesz co, I, I tutaj właśnie bym musiała tak zahaczyć. Czy to jest jakaś historia o autorytetach? Wiesz co, nasz wychowawca, profesor Trębecki był jedną z takich, z takich osób, które były dla mnie ogromnym autorytetem. Drugą taką osobą w liceum, które w jakimś sensie myślę mnie też ukształtowało, bo to jednak. Było to najważniejsze miejsce, gdzie, gdzie, gdzie dużo rzeczy nowych wydarzyło się w moim, w moim życiu. Drugą osobą była właśnie moja polonistka, pani Urszula Kraka, która jest też pewnie w jakimś sensie winna temu, co się teraz ze mną, ze mną dzieje, bo ja po tej traumie tego swojego filmu, gdzie tam na, na golasach Debiutu, tak. latałem, absolutnie zawarłem taką umowę ze sobą, że nigdy nie będę miał nic wspólnego z, no, z aktorstwem, że kompletnie mnie to nie, nie interesuje. I wtedy pamiętam, jak do liceum, do klasy matwis, no to tym bardziej. Jak chciałem się absolutnie w kierunku przedmiotów. ścisłych. No właśnie widzę, że tak ta. ale no to tak jak z twoim synem też robił mhm. wszystko. Żeby... Przy tym powiem ci, że paradoksalnie, jak gdyby, gdzieś ta umiejętność analitycznego, ścisłego myślenia. Bardzo mi się dzisiaj, dzisiaj przydaje, bo, bo, bo jak gdyby ja z emocjami nie mam tam jakiegoś większego problemu. Natomiast, żeby to wszystko ponazywać, usystematyzować i, 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 i e, poskromić, to w tym na pewno pomagają mi. E, Właśnie przedmioty ścisłe. No, ja pamiętam w klasie maturalnej po prostu 10 matematyk tygodniowo, 8 fizyk tygodniowo, po prostu jakaś masakra. Zdałem no. matme i, no, maturę i z matematyki, i z, i z fizyki. I nigdy już więcej nie miałem nic wspólnego z przedmiotami ścisłymi, ale jednak gdzieś w głowie, w głowie to zo zostało. Ale wracając do pani Urszuli Kraki. No to faktycznie to pamiętam ten moment, kiedy do tego swojego kółka teatralnego, mnie nie wiem, jakim cudem namówiła, namówiła no. zmusiła, po prostu zaciągnęła i, i, i dostałem propozycję. To była moja pierwsza rola w tym, w tym kółku szkolnym, teatralnym, gdzie zagrałem papkina. Tak, i potem, potem był Harpagon w skąpcu Moliera. I wiesz co? I nagle dotarło do mnie, że, że teatr, i to nieważne, czy tam szkolny, amatorski, tam już licealny, jest trochę jak, ja wiem, dzisiaj tak mam taką świadomość, taką wiedzę, jest trochę jak, jak rokowy koncert. Że gdzieś po prostu masz taką szansę, możliwość, żeby przejąć. Władzę nad duszami ludzi, którzy cię oglądają. To znaczy, nie wiem, jako papkin czy jako harpagon, już wychodzę na scenę, coś robię, ludzie się śmieją. Ja mówię, wow, ja ich potrafię rozbawić. Mówię coś na poważnie, jest cisza jak e, makiem zasia zasiał. Gdybym jako postać, e, jakbym tym papkinem, nie wiem, ludziom kazał e, bić brawo, chodźcie do nas, zatańczcie razem z nami, pogo, pewnie zrobiliby to, bo. Mam władzę nad tymi ludźmi, którzy mnie oglądają. Już nie mówię o dziewczynach. No, no bo to tak naprawdę o to, do tego to wszystko zmierzało i jak gdyby te notowania, które w związku z tym moje e, wzrosły, tam A tam było rankingi. jakieś takie zdjęcie i to chyba byłeś Ty z gitarką, tam ktoś wyrzucił, czy nie? Czy nie grałeś na gitarze? Nie, wtedy nie. nie, nie czy może nie, nie, dobrze nie. grałeś, że grasz na gitarze? Wiesz co, ja, ja tam sobie podgrywałem gdzieś przy ogniskach, bo, bo zdobyłem taką wiedzę, podpatrując, ja jestem żeglarzem w ogóle, bo Jeździłem dużo razy, wiele razy na, na obozy żeglarskie, gdzie zdobiłem, zrobiłem patent żeglarza, potem zrobiłem patent sternika. Także mogę po, po morzach pływać i wtedy już zauważyłem, e, wokół kogo przy ognisku zbiera się <grym> najwięcej płci pięknej. Wokół pana po prostu z gitarą. No i trzeba było się nauczyć na tej gitarze, znaczy gram okropnie, nigdy bym się w nie odważył na jakiś publiczny występ no, z tym instrumentem. Na pewno masz jakiś stały numer, który jako pierwszy się odpala. Nie, nie gram na gitarze w miejscach publicznych. Nie, nie, nie. Jeżeli tylko to w swoim domowym takim studio, które mam w gabinecie, jak tam potrzebuję kilka dźwięków basowych czy, 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 czy gitarowych, to amatorsko nieudolnie te dźwięki próbuję z instrumentu wydobyć. Natomiast pani Urszula Kraka, którą uwielbiam, którą szanuję i której do końca zawsze będę, będę dziękował. Mimo wszystko to, to ona temu winna, bo to ona mnie zaciągnęła do tego kółka teatralnego i, no i zarzuciła tę wędkę i, i ona mnie złowiła. No, a, potem, a potem to już była tylko konsekwencja tych, no, tych ról w, w szkolnym teatrzyku i decyzja zdawania do szkoły teatralnej, do, do Wrocławia. Mhm. A z tym patentem teraz coś robisz? W sensie pływasz? czy? Wiesz co, no, nie było mnie parę lat na, na Mazurach, ale nawet był plan taki, powiem Ci, teraz kiedy był ten długi weekend Bożego Ciała, bo taki był, miałem zwyczaj, że zawsze z bratem i jeszcze z naszym wujkiem jeździliśmy środa, czwartek, piątek, sobota i w niedzielę wracaliśmy na Mazur. I to był taki rytuał. Potem, kiedy zaczęliśmy dużo koncertować, to trochę nam niestety ten rytuał zakłóciły trasy koncertowe doktora Misio, ale teraz... Umówiliśmy się z bratem, że popłyniemy, że będziemy sobie żeglować i usiłowałem namówić synów, ale akurat wypadła im sesja w tym, w tym czasie, bo się teraz wszystko, mm. przez tą pandemię, no i postanowiliśmy w końcu jednak odpuścić z bratem te, te żagle, poczekać aż oni skończą sesję A, i może pod koniec wakacji to... popłyniemy super. sobie we, we czterech. Męski wyjazd, no właśnie. męski absolutnie. Ale to wspaniałe, że synowie jeszcze się dają namówić, wiesz. Albo już znowu się dają na mówić. ja mam z nimi, mam Dobre wrażenie, dobro, dobrą Dobre. relację, no, że, że potrafimy, wiesz to rozmawiać ze sobą i, 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 i mam wrażenie, że nawet też wspólnie spędzać ze sobą czas lubimy również. No. To, jest, to jest wspaniałe. Na zakończenie powiedzmy, powiedz proszę, co masz w najbliższych planach, bo mówiliśmy wcześniej jeszcze przed nagraniem, mówiłeś o muzyce. No bo oprócz tego, że będzie premiera filmu, tak. to teraz odpływasz, albo lecisz na planetę muzyk, tak? <laughs> siedzę dzień w dzień i, i, i już jestem... Ja tak romantycznie to zapowiedziałam, a ty jesteśmy... siedzę dzień w dzień. Wiesz, bo, to jest, bo to jest tak, no, nie tam, że ciężka praca, bo ja, ja, to, ja to uwielbiam robić, ale faktycznie bardzo intensywnie e, nad nową płytą pracuję, to jest e, mój, to będzie mój solowy album. Tak samo jak Szatan na Kabatach, którego trzy lata temu wydałem. Płyta nosi tytuł, na razie, na razie roboczy, Romeo i Julia żyją, a koncept, czyli znaczy wpadł na, na ten pomysł, jak się właśnie pandemia zaczęła. Tak myślę sobie Jakubik: Co by było, gdybyś ty spróbował w formie piosenek opowiedzieć filmową historię? Scenariusz. Wziąłem sobie jakiś stary swój scenariusz, który nie doszedł do realizacji. E, Romeo i Julia po czterdziestce. Nie będę tam więcej zdradzał, ale normalnie, profesjonalnie napisany tam scenariusz. Co by było, gdybym przerobił tę historię, ten scenariusz na normalne piosenki. W, której również, w których również będzie opowieść, będą również punkty zwrotne, będą konkretne wydarzenia, ale też będą refreny, będzie jakaś melodia czyli taki rodzaj. A to wszystko jeszcze przerywane jakimiś rodzajami tak zwanych skitów, czyli takich krótkich mini słuchowisk, które są jakimś rodzajem zapowiedzi historii, którą znajdziemy w kolejnej każdej, każdej piosence. Czyli takie mini słowisko przed jeszcze każdą piosenką, czyli coś w rodzaju takiego konceptualnego albumu, którego być może nikt nie będzie chciał słuchać, ale 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 który ja bym strasznie chciał e, nagrać. Arek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam <noise> mocno kciuki. Również. Przede wszystkim, żebyś jak najdłużej się nakoncertował i żeby się udało właśnie do przyszłego sezonu bez żadnych przerw. Tego się trzymajmy. Tak jest. No i mocno trzymam kciuki za Czarną Owcę. Te, ja powiem tak, nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, bo, bo, bo... No, bo aktorzy to strasznie, a muzycy też to, to strasznie No Prze tak, bo to jeszcze przesąd, ani razu nie oglądasz, a tak. musisz trzy razy. No przesądny tak, to. Hy, przesądny <gry> to, hy, to świat. No, żeby nie zapyszyć, a na Czarno bardzo serdecznie zapraszam. I, I jak tylko się gdzieś jakiś pokaz, taki nawet nieformalny, jeszcze przed oficjalnym wejściem do kina, to to od razu e, idę, bo, no, bo strasznie jestem ciekawy. Zwłaszcza, że muszę. Tego Czyli ty chodzisz na takie inkognito pokazy, takie e, niespecjalne dla aktorów, tylko można Cię gdzieś spotkać? Jutro o godzinie 11 w Blue City jest taki właśnie pokaz. Dowiedziałem się, taki nieoficjalny dla kiniarzy. Ja tam po prostu nie wyrzucą mnie. No. no To nie zdążymy tego tak szybko opublikować. Wiem, wiem, to się najwyżej wytnie, ale film będę, będę widział, widział już jutro, także jestem. To no ten pierwszy Ciekawe. pokaz, to ten najtrudniejszy. To Ta. trzymam kciuki, żebyś suchą, no to, to, słuchą, to wtedy tak, będę oglądał tylko i wyłącznie siebie. No. Już mi to um. pokazują, żeby wykończyć. Już Dobra, kończmy, już kończymy, kończymy. kończymy. Dobra. Dzięki, Dzięki bardzo. Tada. Ta